Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie możecie zobaczyć przykład uszkodzonego termostatu. Uszkodzony termostat, który jest albo cały czas otwarty, albo otwiera się zbyt szybko i przez to, mimo że mamy tutaj, jak widzicie, obroty, silnik pracuje, temperatura utrzymuje się poniżej temperatury roboczej. Temperatura robocza to jest od 90 do 100, 105 stopni, maksymalnie mniej więcej, zależy oczywiście od silnika. I w tym momencie powinniśmy tą temperaturę mieć osiągniętą. Tutaj jak widać mamy 80 stopni i w czasie jazdy, zobaczcie, minus 5 stopni na zewnątrz, w czasie jazdy temperatura, równe obroty, jak widzicie, spada. Włączone ogrzewanie jest tylko i wyłącznie na dwójkę z 4-stopniowej skali, więc można powiedzieć bardzo delikatnie. Więc odbiór tego ciepła jest mały. I jak widzicie, temperatura spada, czyli pęd powietrza jest w stanie schłodzić silnik, a głównie pewnie chłodnicę, bo jeżeli termostat jest otwarty, to nasza chłodnica cały czas pracuje, przez nią przepływa płyn, a nie powinno być tak. Teraz powinniśmy mieć taką sytuację, że termostat jest zamknięty i podczas gdy jest zamknięty, pracuje tylko mały obiekt, czyli silnik i wewnątrz wymiennik ciepła, czyli nagrzewnica. Tak więc tu macie przykład, jak w czasie normalnej eksploatacji wygląda uszkodzony termostat, który jest albo cały czas otwarty, albo otwiera się zbyt szybko, czyli po prostu jest użyty, niesprawny. Trzeba go po prostu wymienić, czyli kupić zamiennik i zamienić. Tak więc jeżeli takie coś mniej więcej będziecie mieli, no to zabierajcie się za wymianę albo zlećcie to oczywiście do warsztatu. Naturalnie sprawdzamy też sprawność korka zbiornika wyrównawczego, tam są takie zaworki pod i nadciśnienia, oczywiście cieczy chłodzącej, i sprawdzamy jeszcze poziom płynu. Oczywiście też musi być do odpowiedniej wartości. Z mojej strony to tyle, tak więc u mnie termostat jadę właśnie wymienić, a Wy już wiecie mniej więcej, jak to wygląda taki przykład, gdy termostat jest uszkodzony. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć, mam nadzieję, że ten filmik Wam się przyda.